Siema, siema widzu. Dzisiaj mam dla ciebie coś innego niż zazwyczaj, bo wiecie co ostatnio brakowało na moim kanale? Oczywiście GBS-a u was brakuje na chałupie, więc kupujcie z kodem ZEBO 20% zniżki, ale u mnie na kanale, u nas na kanale w sumie, bo to jest taki teoretycznie wspólny kanał, tylko oczywiście ja biorę pieniążki z reklam, ale brakowało jakichś takich filmików totalnie randomowych, totalnie z dupy i totalnie takich what the hell, co się w ogóle dzieje na nich. No, właśnie takich brakowało i właśnie dzisiaj dla was mam taki wyjątkowy kanał raper z Rosji, takiego wyjątkowego, którego raczej nigdy nie widzieliście i raczej już nigdy nie zobaczycie po tym odcinku. Wiecie, w Polsce mieliśmy kiedyś O Co Ci Chodzi Ziom od Young Chuksa, takiego mieliśmy cringe'owego rapera kiedyś, no Chuks o wiele się bardziej teraz poprawił, ale pomyślcie sobie, że ja znalazłem takiego rosyjskiego rapera, takiego Young Chuksa w jego właśnie czasach O Co Ci Chodzi Ziom, tylko 100 razy dziwniejszego i gorszego, więc dzisiaj właśnie to obejrzymy. Pamiętajcie widzowie o subskrypcji, bo subskrypcja mile widziana. Czym więcej subskrypcji, tym więc, no jakby szybciej dobijemy milion, więc bardzo wam polecam powiedzieć mamie, tacie. Oczywiście też im powiedzcie, że z kodem ZEBO jest 20% zniżki i wtedy GBS-a możecie sobie w lewą rękę wziąć, się przygotować, w prawą rękę weźcie sobie kanapkę z kurde masłem i cukrem, bo w sumie fajna jest i bardzo polecam. No i w sumie możemy oglądać, tylko nie zapomnijcie też o lajku, no bo jednak jest ustawa. Ja chcę was ochronić, tak? Ja jestem miłym youtuberem i chcę was ochronić, żebyście nie dostali żadnego mandatu, no bo po co wam mandat? No raczej nie chcecie mandatu, więc zostawcie lajka, bo jest ta ustawa, że musicie lajka zostawiać. Nie będę wam o tym opowiadał, bo raczej o tym wiecie, więc zostawcie tego lajka i oglądamy rapera z Rosji, takiego młodego, to sami zobaczycie. Paru pały to spać pał, wytychacie tak nie lubię waszych sladkich kintów, aromacji, ty wyczujesz nasz dom. To mi właśnie chodziło. Co się tutaj dzieje? Jakieś chrupki tam z tyłu, to jest pierwsze co zauważyłem. To co się dzieje na jego ciele, to ja nie wiem, po prostu se rysował, się nudził chyba. Ma łańcuchy, no raper, no to musi mieć łańcuchy. I ma znaczy nie papierosa, tylko ma paluszka za uchem. No, i fioletowe włosy. Piękne to jest, to jest to właśnie, tego mi brakowało. Co się tutaj dzieje w ogóle? Młody nimi tam rządzi w ogóle. Widać, że on jest tym prawilnym raperem. No bardzo mnie ciekawi jego rap w sumie, bo nie oglądałem, muszę się przyznać. Widziałem tylko właśnie ten początek. No i to zobaczymy, no. Jakby jakiś widz z Discorda mi to polecił. W ogóle będę na Discordzie zaraz po tym, jak wypuszczę filmik, więc zapraszam was na mojego Discorda. Próbujemy dobić 50 tysięcy osób na Discordzie. Fajnie było, więc wbijajcie, dołączajcie do mnie tam. Пару пау, ты спать, ау. В этой хате так не любят ваших сладких кинтов. Аромат всех плюшек, запах банкнот. Ты ведь чушь наш дом, ты ведь чушь наш ход. В моей хате угораем с пацанами. В моей хате одни пушки кучу лали. В моей хате мы бесились, вытекали. Ej, no rap jako rap, w sensie ja lubię jakby rosyjskie piosenki, nie mam pojęcia co on tam mówi i ogólnie nie mam pojęcia co oni mówią, bo ja nie znam rosyjskiego, może ktoś mi to chce przetłumaczyć, ale generalnie no, to jest słuchalne, to nie jest takie złe chyba, no więc jednak się myliłem jak mówiłem, że to jest 100 razy gorsze od, znaczy o co ci chodzi ziom. Pod względem cringe'u, okej, okay, może troszeczkę jakby nie mam pojęcia co się dzieje z tymi łańcuchami, jakaś kurde impreza tu się dzieje nieletni, nie wiem, nie chcę wiedzieć. To jest takie, wiecie, że chyba chce, żeby każdy o nim gadał, dlatego robi najgłupsze rzeczy, jakie może, ale muzyka jako muzyka chyba jest nawet okej. Dobra, za dużo tak jakby świateł się zmienia i tak dalej, nie da się tego oglądać, w ogóle jakość jest mega słaba, więc przełączmy na coś innego, oczywiście, no, ej, to sobie z każdym rosyjskim filmem jakość musi być słaba, czy to jakieś wypadki, kurde, uliczne, czy coś innego, zawsze jest jakość słaba, ale przełączmy teraz na inną jego piosenkę, gdzie jest ciekawiej. Po prostu nie jest jakoś sposobny się, jak mówię. On dosłownie na każdym filmie, na każdej scenie tutaj na początku, on musi być bez koszulki i zawsze coś ma narysowane na brzuchu.
uchu i na klacie. Okej, okay, niech będzie, jakby raperzy muszą być... No, jest za młody na tatuaże, więc sobie po prostu rysuje, no. Jezus Maria, ile tych... Co chwilę... Jakbym Karolka dosłownie oglądał, bo Karolek tak co chwilę by takie... Naprawdę, ja nie wiem, czy to tak po prostu Rosjanie mają, że są bardzo agresywni czy coś, ale on powinien, nie wiem, wejść na temaci.pl, użyć kodu ZEBO420 i sobie wychillować troszeczkę, bo chłop naprawdę ma, no kurde, słabe nerwy chyba, bo tutaj się wkurza dosłownie, no, no słuchaj taką agresję w jego, kurde, głosie, chyba że o to chodzi. No, no powiem wam, że to nie jest koniecznie widok, jaki chciałem ujrzeć, no ale no wiecie, no co wam życie przynosi, to trzeba brać, tak? No i taki widok nam przyniósł, to musimy no na niego patrzeć, no i no w sumie nie musimy, no, dobra, skipuję to. Ja w sumie nie wiem, czego się spodziewałem, jakby no, ja już sądziłem, że oczywiście polscy raperzy, ci właśnie mniejsi, są cringe'owi i tak dalej, no ale jednak Rosja to Rosja, Rosja była Rosją, no i będzie Rosją, no i Rosja zawsze jakby będzie tą poprzeczkę coraz bardziej podwyżała, jeżeli chodzi o cringe, no i w sumie ja się cieszę, bo no nie oszukujmy się, nie ma o czym nagrywać w Polsce teraz, nie ma nic ciekawego, nic się nie dzieje, więc na szczęście oczywiście rosyjscy nasi bracia, z krwi i kości, czy jak to się tam mówi, no przynieśli mi content, no i mało czym nagrywać, więc bardzo wam dziękuję. Ty dumą pochodził, ja sobrał, ja prostą do to dolga gamał, ja polarzą wsiech na pała. On ma kurtkę z cęską. Potem się dziwić, że Polacy tak Rusków nie lubią w CS-ie, skoro to jest taki przeciętny rosyjski gracz w CS-a. Kurde, niby jakość taka słaba, ale patrz, no choreografia, normalnie wytrenowane tańczenia i tak dalej, no teoretycznie jest profesjonalnie, jeżeli to tak można nazwać. No a co? Lubię, że ja pokuszyć. Po tym odcinku ta twarz będzie mi się śniła. Mogę sobie dosłownie dać rękę uciąć, ale w sumie jakby to nie jest aż takie złe, bo dawno nie czułem takiego cringe'u, takiego specyficznego. To jest fajne. Powinniśmy tak częściej robić, więc podsyłajcie mi takie filmiki na Discordzie. Macie tam taką kategorię pomysły i tam wpisujecie pomysł oraz dajecie link do filmu i może was wybiorę i akurat użyję to, co mi wysyłacie. Na przykład takie filmy są bardzo fajne, to może przesadzam, no ale to sami widzicie. Ty doma pochodził na jebą! Naprawdę, nawet profesjonalnych kaskaderów mają, którzy przeskakują nad jego głową. No i pod koniec chyba mu się zimno troszeczkę zrobiło, dlatego jednak ubrał koszulkę, więc gratuluję dla tego pana, ubrał koszulkę pod koniec filmu, więc super, bardzo fajnie. Generalnie raper jako raper, no nie wiem, no muzyka jak muzyka, jednemu się podoba, druga nie, no drugiemu nie, no nie masz tak źle, ale ten teledysk jest taki, no powiedziałbym, że średni, śmieszny, więc idealny nasz kanał, dziękuję temu, co mi to podesłał. Was widzowie, wam dziękuję, że obejrzeliście do końca, jeżeli obejrzeliście do końca, to zostawcie łapkę i tyle, ile łapek, tyle osób obejrzało do końca, więc dajecie mi tym znać, więc zostawcie łapkę. Wbijać na GBS-a, 20% zniżki z kodem ZEBO. No i żegnamy się, widzowie. Wbijać na Discorda, ja teraz będę siedział, chyba może z wami gadał, czy cię. No raczej będę, bo ja w sumie często jestem na Discordzie, więc tam je znajdziecie, jeżeli byście mnie chcieli znaleźć. No i
to tyle chyba, no. Zostawcie jeszcze suba, no. I miłego dnia wam życzę. Nie wychodźcie na zewnątrz i ubierajcie maski, bo w ogóle ja idę do sklepu i wszędzie, kurde, w sklepach ludzie ubierają maski tylko na twarz, a jeszcze na nos się powinno zakładać, bo inaczej, no kurde, to słowo na kasie rozproszenie i będzie źle. Znów będziemy w domu zamknięci, no i tyle w sumie, no. W ogóle koniec z Eliza niedługo, czy nie? Bo ja nie wiem w sumie.